to jest rola architekta, zawsze. Współcześnie jest ona tym ważniejsza, ponieważ współczesność jest bardziej skomplikowana. Ale my jesteśmy bardzo konstruktywną grupą ludzi, która jest nastawiona na poprawianie świata. I ten świat zawsze chcemy poprawiać razem z tym, żeby ludziom w tym świecie żyło się pełniej, lepiej i bardziej świadomie. No, piękno temu służy, ale to nie jest tylko piękno, ale też cały zestaw różnych uwarunkowań, które staramy się w nasze projekty włączać. Ale generalnie chodzi o to, żeby było lepiej niż jest. Skąd czerpię inspirację, to jest bardzo różnie, w zależności od tego, jaki jest temat, jakie jest miejsce. I chyba można powiedzieć, że najbardziej inspirujące jest to miejsce, w którym działamy, projektując. Lampy Artemide, szczególnie te projektowane przez Rosa Lovegrove, są niezwykle inspirujące, dlatego że są takim wolnym oddechem, to są bardziej rzeźby niektóre niż lampy, które pokazują, że forma potrafi być po prostu piękna, chociaż jest współczesna i dla niektórych współczesność jest niebezpieczna, jeśli chodzi o wartości estetyczne, a niektóre z tych lamp pokazują, że to jest właśnie takie piękno w czystej formie. A cel na przyszłość jest bardzo podobny z celem na dziś, bo takie jest już życie architekta, że my jesteśmy powołani chyba po to, żeby projektować i budować. Ja i cały zespół, z którym pracuję, tak jak i mój mąż, który ten zespół założył, zawsze wierzyliśmy, że architektura to jest to, co się nie tylko projektuje, ale też to, co się realizuje, co się buduje. Także chciałabym jeszcze bardzo, żebyśmy parę budynków zdołali postawić. Czy od zawsze Pani chciała zostać architektem? Tak. Tak, tak. Ja miałam chyba 7 lat, kiedy wymyśliłam sobie, że będę. Duża w tym zasługa mojej mamy, która... u mnie w rodzinie nie było żadnych architektów, ale mama ten kult architekta bardzo krzewiła i ja od dzieciństwa miałam bardzo dużo książek, które dotyczyły malarstwa, historii sztuki, takie popularne, najpierw dla dzieci. Jest taka piękna książka pani Anny Stępień, Krajobraz z tęczą. I to była książka, którą czytałam jeszcze w pierwszych klasach szkoły podstawowej, także absolutnie od samego początku.